Bohater dzisiejszego programu przyjechał do swojego rodzinnego miasta pociągiem i w ten tradycyjny sposób wczesnym rankiem dotarł do Zduńskiej Woli. Jest to miasteczko położone niedaleko Łodzi. Niewielu wie, że Zduńska Wola graniczy z Czechami i może się pochwalić kolejką na Gubałówkę. Ale nie zdradzamy wszystkiego od razu. Szanowni Państwo, przed Wami Rafał Królikowski. No kurczę, dawno tutaj nie byłem na dworcu Zduńskiej Woli. Teraz jeżdżę samochodem, ale dzisiaj chciałem Was zaprosić na taką podróż sentymentalną. Tędy wjeżdżałem i odjeżdżałem na wielki świat, że tak powiem. A dzisiaj zapraszam Was moimi szlakami. Zaczniemy od 50-lecia istnienia mojej budy. SP numer 9. Z okazji 50-lecia istnienia szkoły urządzono wielką uroczystość. Nasz bohater miał za zadanie dokonać na niej odczytu. Przysłuchiwali się temu państwo Jadwiga i Jan Królikowscy, rodzice Rafała, którzy w tej szkole byli nauczycielami. Nie skosztuję już tych owoców, gdy wzejdą. Skosztuje syn, skosztują wnuki, prawnuki. Czy sad obrodzi? Jaki owoc uznają ludzie za dobry? Gdy tylko uroczystość dobiegła końca, Rafała porwała jedna z nauczycielek. To gdzie mnie prowadzisz? No, Rafale, chciałam ci pokazać takie miejsce, którego na pewno jeszcze nie widziałeś, kiedy byłeś uczniem tej szkoły. Jest to nowe miejsce stworzone właśnie specjalnie z myślą o dzieciach niepełnosprawnych, ale również dzieciach zdrowych. Jakiś czas temu napisałyśmy wspólnie z koleżankami projekt unijny, za który uzyskałyśmy 740 tysięcy na realizację właśnie naszych marzeń. No super. I jedno z tych marzeń, za chwilę ci pokażę, jest to marzenie wielu dzieci, wielu nawet dorosłych. Mam nadzieję, że tobie się spodoba. Z dobrodziejstw tego unijnego projektu i pracy pedagogów korzystają dzieci z problemami o podłożu psychologicznym lub fizycznym. Od czasu do czasu magiczną salę mogą też odwiedzić dzieci zdrowe. Zapraszam cię, Rafał, do tej bajkowej krainy, o której ci opowiadałam. Ojej, jakieś czary-mary. No, jest tutaj bardzo dużo sprzętów służących właśnie do stymulacji polisensorycznej dzieci z różnymi deficytami. Czyli dotykowej, tak? Tak. Jest wzrok, słuch, dotyk, węch. A co to jest tutaj to? Taka kabina jakaś? To jest właśnie prysznic świetlny. Tak. Prysznic świetlny. Służy też nam do zabawy i tymi światłowodami, ale najczęściej też wykorzystujemy go dla dzieci do nauki, właśnie na przykład nauki języka migowego. Dla dzieci, które się nie porozumiewają werbalnie, czyli musimy im zastąpić znakami. One wchodzą w tę przestrzeń, tak? Tak. I naśladują na przykład moje ruchy, kiedy ja pokazuję tak, one pokazują tak. I jeśli ja mam dwie rękawice i one, więc uczymy się tych znaków, to po prostu przykuwa ich uwagę. A te rurki czemu służą jakby one wtedy? One są... Bo one powtarzają ruch twojej ręki, a te... Ale też na przykład chwyt pęsetkowy. Niektóre dzieci mają kłopot z chwytem pęsetkowym. Dzieci na przykład z porażeniem mózgowym. Więc właśnie paluszkami jak gdyby wybierają kolor wybrany przeze mnie. Słuchaj, jesteś wielka. Ja ci po prostu dziękuję, że tu jesteś. Gratuluję. No dziękuję, to nie tylko ja, bo to napisałyśmy we trzy. Także, we trzy? No to tak, dziękuję tak, wam, tak. Tak, udało nam się i mamy nadzieję, że takie marzenie jeszcze jakieś kolejne nam się będą rodziły i będą się nam spełniały. Słuchaj, ja muszę spróbować tego łóżka wodnego, muszę, wiesz, popracować nad koncentracją, nad relaksacją. System to jest fantastyczna sprawa. Tak. Skorzystam z tego, bo to jest rzeczywiście coś niezwykłego. Wielkie dzięki. Nie ma za co. Zapraszam jak najserdeczniej. Och, super. Rafał nie mógł się oprzeć tej atrakcji i został w szkole zgłębiać tajniki magicznego pokoju. A my ruszyliśmy na wycieczkę do Sieradza. Mieszkańcy tego miasta korzystają z bardzo wielu inwestycji ze środków Unii Europejskiej. I nie ma się czemu dziwić. W Urzędzie Miasta mieści się lokalny punkt informacyjny funduszy europejskich. Każdy mieszkaniec Sieradza i okolic może odwiedzić to miejsce, by dowiedzieć się, jak uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej, by rozwinąć własne umiejętności zawodowe, czy rozwinąć swój biznes. Lokalny punkt informacyjny funduszy europejskich został powołany po to, aby każdy z mieszkańców województwa łódzkiego miał dostęp do funduszy europejskich, aby mógł wiedzieć, z czego można sfinansować dane inwestycje, czy też szkolenia, czy inne rzeczy związane z funduszami europejskimi. Wkrótce dojechał do nas zrelaksowany Rafał. No i trafiliśmy tutaj. Słuchajcie, to jest Teatr Miejski w Sieradzu. Czyli za moich czasów to się nazywało Wojewódzki Dom Kultury w Sieradzu. Zaciągnął mnie tutaj Andrzej Majewski, mój instruktor, mój reżyser teatru Vivarium, teatru ruchu.
który robił taki teatr autorski. To był teatr właśnie, który posługiwał się ruchem, dźwiękiem, obrazem. Jeździliśmy po całej Polsce, po różnych festiwalach, po różnych teatrach. Wtedy tak właściwie zaznałem i zasmakowałem takiego artystowskiego życia. A w środku Rafała czekało niemałe zaskoczenie. W ramach ogromnego projektu współfinansowanego ze środków unijnych... W tej chwili rozstawiają się tutaj muzycy Anity Lipnickiej, jej zespół. Fantastyczny koncert, na który zostaliśmy dzisiaj zaproszeni przez dyrektora tego miejsca. Takie to jest otwarte, fajne, piękne miejsce. To były moje początki. Teraz widzę, że są zmienione fotole, odnowione, odnowione ściany, stropy. Tutaj się krystalizował, że tak powiem, pomysł na moje życie. Z tego miejsca wyruszyłem dalej do Kalisza, do studium kulturalno-światowego, gdzie miałem zostać instruktorem teatralnym. Zresztą skończyłem, jestem dyplomowanym instruktorem. Idę się spotkać z moimi znajomymi, którzy chyba jeszcze tutaj pracują, z tego co widziałem. Skoro mowa o Teatrze Vivarium, udało nam się odnaleźć jego założyciela, pana Andrzeja Majewskiego. I to nigdzie indziej, jak w Domu Kultury w Zduńskiej Woli. Andrzej, ty jesteś moim, muszę powiedzieć, mistrzem. byłem aktorem twojego teatru, Teatru Vivarium, który w końcówce lat 80. Początek 90. jeszcze istniał, święcił triumfy, jeździliśmy po wszystkich festiwalach w Polsce, zdobywaliśmy nagrody. To była fantastyczna grupa ludzi, fantastyczny czas. W momencie, kiedy odszedłeś, no, idąc w to, w czym teraz jesteś znany, to w zasadzie wszystko padło od razu. Dałem sobie spokój praktycznie po tułaniu się, po wypożyczaniu kaset wideo. I później te kilka ładnych lat to było takie miotanie, łącznie ze sprzątaniem w firmie prywatnej, usługowej. Także żadnej pracy się nie boję. No a później postanowiłem się sprawdzić jeszcze raz w tym, co robiliśmy razem. Wrócić do teatru gestu, do teatru ruchu. Proszę, to jest prawdziwy twórca kultury. Takich ludzi jest coraz mniej, ale ja się cieszę, że widzę cię, bo ja widzę cię po raz pierwszy od kilkunastu lat. I zawsze jak tu przyjeżdżam do Zduńskiej Woli, jakieś mam sprawy rodzinne i bardzo krótko jestem. Gdzieś tam się zawsze mijaliśmy, ale dzięki temu programowi europejskiemu mogę się z tobą spotkać. Także dziękuję Europie za spotkanie z tobą. I vice versa. Chwalicie swojego nie znacie. Jesteśmy w Karsznicach, kiedyś największy węzeł kolejowy w Polsce. Nawet nie wiedziałem, że w Zduńskiej Woli jest takie miejsce. Jesteśmy w skansenie lokomotyw. O tym miejscu powie mi pan Czesław, który kocha lokomotywy. Panie Czesławie, kim pan jest? Co pan tu robi? Jestem emerytowanym kolejarzem, który przepracował w tym zakładzie 41 lat. Zgromadziło się wokół mnie 15-17 osób. Skrzyczył pan starych kumpli, tak? Starych kumpli, emerytów. Którzy to robią wszystko społecznie? Emerytów, czynnych pracowników. No i pracujemy oczywiście społecznie. Mamy jeszcze tutaj po drugiej stronie wagon kolejki górskiej z 1938 roku. Były takie wagoniki dwa, jeden jest w Karsznicach, z autentycznym napędem na gubałówkę. A co to jest to? A to ta jest maszyna. Też rarytas, to jest lokomotywa TY-246, sprowadzona w 1947 roku ze Stanów Zjednoczonych. Było tych sztuk, do Polski przyprowadzono 100. 70 pracowało w Karsznicach. 70 z tych 70 stu? Tych stu pracowało w Karsznicach. Świadczy o tym, jaki to był wielki węzeł, jaki to był zakład. A 30 Bydgoszczy. Ile takich lokomotyw w tej chwili się stało w Polsce? To jest jeden i jedyny egzemplarz. Jedyny egzemplarz. No i tu w
dobrym rozkwicie pracowało ponad 3000 ludzi. To było takie jedno z najbardziej nowoczesnych miejsc w Polsce właściwie, bo takim pod względem takim technologii, takiej, prawda, techniki. No proszę sobie wyobrazić, że jaka była przepustowość tutaj do pracy. Jak pracowałem w latach 70. jako dyspozytor, przychodziło, było zapisywanych do pracy co 10 minut jedna drużyna atrakcyjna. Także tu był ruch niesamowity. A co się dzieje dzisiaj? No, a dzisiaj to jest taka wymarła pustynia. Mówią o mnie w mieście, co z niego za typ. Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie, co to wstyd. Mówią brudny niedomytek, w stajni ciągle śpi. Czego szukasz w naszym mieście? Idź do diabła, mówią ludzie, ludzie pełni cnót, ludzie pełni cnót. Witam, panie Henryku, ja tutaj takie zbereźne piosenki śpiewam. Pan Henryk jest takim człowiekiem, który właśnie pokazał mi w Zduńskiej Woli, w tym mieście takim włókienniczym wtedy, takie jazzowe kawałki. Tu w praktyce każdy musi jakiegoś tam bakcyla w sobie znaleźć. Przemycał pan te amerykańskie tutaj wirusy do tej komunistycznej Polski. Tak, skąd akurat jak ciebie zauważyłem, to poczułem się, jakbym był na dzikim zachodzie. No trochę tak. Z tego, co sobie przypominam, to tak, oprócz tego, że grałeś u mnie, to jeszcze śpiewałeś, pamiętasz, robiliśmy... Był taki jakiegoś zespołu wokalnego, tak, z jakimiś dziewczynami tam coś tak, śpiewałem. No, w tercecie cały czas wykazywałeś tendencję do uczestnictwa gdzieś w sztuce. Recytacje chyba, o ile pamiętam, czy piosenki jeszcze były... Gdzieś mną szarpało, też, tak, na tak, prawo i lewo. Jeżeli mi się uda na zakończenie naszego spotkania tutaj spróbuj zagrać najsłynniejszy, najbardziej już chyba znienawidzony, bo często powtarzany, romans Gomeza. A to jest moje osiedle rodzinne, to jest mój rodzinny dom, takie blokowisko. Tu stąd ja, mój brat Paweł, moja siostra Anita, która zajmuje się grafiką komputerową. Wyruszaliśmy na poszukiwania różnych doznań artystycznych, twórczych, naukowych. Dzień dobry, witam. Sąsiedzi nadal mieszkają, kłaniamy się sobie, cieszą się, kiedy tutaj przyjeżdżamy. Wysłuchują opowieści, co tam się u nas dzieje. Także tak wygląda moje rodzinne miasto, Zduńska Wola. Nie trudno jednak zauważyć, że Zduńska Wola zmienia się nie do poznania. I właśnie o tych zmianach Rafał miał okazję porozmawiać z dwiema damami. Przed wojną w tym miejscu stał piękny ratusz. Za moich czasów było to puste miejsce. Był park, w którym najczęściej przesiadywali panowie z piwkiem. Co się dzieje dzisiaj? Co to jest za budynek? No właśnie, jest to również ratusz, tylko w nowoczesnej bryle. Jest to budynek, który realizujemy w ramach projektu, który jest największym projektem w historii w ogóle samorządu tutaj zduńskowolskiego, bo jest to projekt realizowany przy udziale środków unijnych, ponad 30 milionów złotych, z czego 12 milionów to są środki unijne. Nie będzie to na pewno siedziba władz, tak jak w tej chwili mieszkańcy niektórzy myślą, spekulują, zastanawiają się, co tutaj nam rośnie, dlaczego prezydent buduje szklany dom. Nie będzie to szklany dom dla prezydenta, przenosi się tutaj Miejski Dom Kultury. Będzie to serce kultury, sztuki, będzie tu pełnowymiarowe kino, teatr, sala widowiskowa na 400 miejsc i młodsi i starsi powinni tutaj znaleźć swoją przestrzeń taką do tworzenia kultury i do jej odbierania. Wiemy już, że Zduńska Wola stawia na kulturę. Miasto ma także niezłe tradycje sportowe, w które prawie wpisał się Rafał Królikowski. Jesteśmy na stadionie Pogoni Zduńska Wola. To był się niechlubny szwindel sportowy mojej młodości. Biegi przełajowe, setki czy tam dziesiątki biegnących młodych, wysportowanych, zdrowych sportowców. Ja między nimi widziałem w ich oczach, że ja nie mam szans. Postanowiłem im utrzeć nosa i wymyśliłem
z kolegą, że staniemy w tym biegu, ale zaczniemy bieg od połowy tego dystansu. Wybiegliśmy z krzaków. Finał był taki, że na mecie kolega był, zarejestrował się w fotokomórce drugi, ja byłem czwarty. Ale okazało się, że ktoś go wypatrzył i zdyskwalifikowano mojego kolegę. Ja przesunąłem się tym samym na miejsce trzecie. I okazało się, że mam reprezentować miasto na wielkich, wspaniałych, ogólnopolskich zawodach w biegach przełajowych. I pomyślałem sobie, że to będzie cholera wielki wstyd. Spotkałem prezesa Szkolnego Związku Sportowego, którego często widywałem, bo to był mój tata. Opowiedziałem mu tę historię, jak wyglądał bieg przełajowy tego dnia. Tata zrobił smutną minę, ale powiedział, że załatwi to. Tak jakoś rozmyło się to wszystko po kościach. Honor został uratowany. Jesteśmy w Miejskim Domu Kultury Bzduńskiej Woli. To było kiedyś kulturalne serce tego miasta. Był DKF, gdzie robiliśmy filmy, była ciemnia, gdzie wywoływaliśmy zdjęcia, były konkursy rejestratorskie. Tu przede mną miała siedzibę kawiarnia Zacisze, gdzie spotykaliśmy się po lekcjach z kolegami, koleżankami z różnych szkół. Tu odbywały się koncerty, spotkania, burzliwe rozmowy przy herbatce, bo zazwyczaj na herbatkę nas było tylko stać. Siedzieliśmy przy takiej jednej herbatce godzinami. Cześć. Cześć, króliku. Co ty robisz? No, zdjęcia robię. A ty jak zwykle z aparatem? Z aparatem. Słuchajcie, to jest mój przyjaciel Radek Dobrowolski, z którym całe lata liceum robiliśmy bardzo różne dziwne rzeczy. Dzięki też jego aparatowi. Radek świetnie robił zdjęcia, miał swoją ciemnię. Mieliśmy też ciemnię w domu kultury, położonym Domu Kultury. I robiliśmy zdjęcie, znaczy Radek robił zdjęcia, ja mu asystowałem. Tak. Ale dzięki temu mieliśmy też parę groszy. To była taka nasza mała firma fotograficzna. Dzięki temu mieliśmy, powiem po cichu, żeby nikt nie słyszał, bo tu mało może wychowawcze, mogliśmy pieniądze na papierosy. I coś więcej czasami. Tak. Mogliśmy wieczorami spotykać się z koleżankami, z kolegami i generalnie robić to, żeby nam było miło. To jest nasza buda. Nasza buda. Czyli Liceum Ogólnokształcące imienia Małgorzaty Fornalskiej. Dzisiaj już jest imienia Jana Pawła II. No tak, 4 lata tutaj chodziliśmy. No ale odrabianie lekcji tak samo wchodziło w grę jak w każdej innej szkole. Nie wszyscy, pamiętasz, zawsze rzetelnie odrabiali. Nie pamiętam. O co masz na myśli? Rafał, wywołany do odpowiedzi, no wyszło tak, że nie przeczytał opowiadania i wypracowania też w związku z tym nie napisał. Wiedział, że jest tytuł Kobieta przy torze, no i zmuszony sytuacją zaczął improwizować i z pustego zeszytu odczytywać no właśnie treść. Naprawdę? Naprawdę. Szło ci bardzo dobrze do takiego momentu, w którym nie mogłeś... Moja inwencja się skończyła. ...wywnioskować więcej z tytułu. Zacząłeś nabierać oddech i pani profesor nabrała z kolei wątpliwości. Coż ty tam masz tak w zeszycie na was grane? Jak poprosiła cię o pokazanie zeszytu, to się skończyła cała historia dwiema negatywnymi ocenami. Dostałeś 2 dwoje za brak pracy i za bezczelność. Ale wiesz, to, że tu jestem, że przyjeżdżam, to jest dla mnie ważne, bo jakby ta ziemia mnie ukształtowała. Ci ludzie. Jestem taki, jaki jestem, bo stąd wyrosłem i nie mogę się odciąć od tych, wiesz, od korzeni. Jestem dumny, jakby jestem dziwny, może jestem inny, ale może dlatego właśnie, że jestem stąd, no. Co by tu powiedzieć? Pomilczmy wtedy. Więc... Zatem.